Witajcie. Dzisiaj znowu porozmawiamy o paragrafach, które Jezus by dostał od sądu i prokuratury w Lublinie, gdyby żył w naszych czasach. Wczoraj akurat tak się złożyło, że było o zjawie, a teraz będzie o tym, co trafia do żołądka i co się później z tym staje. No ale wszystko w swoim czasie. Najpierw zwykle jest kilka głosów od was. Hej, Wara. Wow, prezydent Poznania częściej mówi o Biblii, nie jakichś autorytetach religijnych, niż nie jeden ksiądz, biskup czy papież. No tak, naprawdę zachęcam was do zobaczenia programu o 13. Zapowiadałem, że ateista będzie zachęcał do czytania Biblii. No cóż, tak jak powiedziałem, tak było. Naprawdę myślę, że to jest takie szczególnie wartościowe, że mówi to ktoś z całkowicie innej strony barykady. Nie? Ktoś też spoza naszego środowiska. Kompletnie nie mieliśmy do tej pory żadnych kontaktów, niewiele wspólnego ideowo, a zobaczcie, że to takie odniesienie, gdzie młodzież ma szukać odpowiedzi na swoje pytania, na trudną sytuację duchową, w jakiej się znalazła, no to zobaczcie, dajemy tę samą. A sprawdźcie, ilu księży katolickich, ilu ministrów katolickich, ilu autorytetów katolickich wskazuje wam na Biblię. Wielu będzie mówić jakieś słowa o religii, będzie mówić o tradycji. Zresztą dzisiaj ten problem też poruszymy. A jak niewielu wskaże, słuchajcie, to jest słowo Boga do ciebie. Nie? Także tego wszystkiego mogliśmy dzisiaj posłuchać o 13. Oczywiście wiele rzeczy też takich, z którymi się nie zgadzamy, które są wbrew Pismu Świętemu, mogliśmy tam usłyszeć, ale o tym, jak to mówił pewien katolicki publicysta, warto rozmawiać. No co ja, wspaniały wywiad z dziennikarzem z Holandii. Widać, świat zainteresowany jest sprawą pastora Pawła. Pewnie też im na myśl nasuwa się średniowiecze i wieki ciemne, które w Polsce się odradzają. Tak, to z kolei program z poniedziałku. Też ciekawy gość, artykuł w holenderskich mediach chrześcijańskich, w takiej gazecie, która powstała w 1944 roku. No prawie tam na całą stronę. Co prawda nie tam jeszcze na okładkę, ale gdzieś tam w środku. No ale dobre i to. A człowiek ciekawy, bo człowiek, który przyjeżdżał do nas w latach 80., czyli z Polską związany, Polską zainteresowany. No i to, co się dzieje, wzbudziło jego reakcję w postaci tego artykułu. Powiedział bardzo fajne zdanie. No, jest wielu pastorów, którzy przynudzają, ale na pewno tego nie można powiedzieć o pastorze Chojeckim. No patrzcie, taki komplement z Niderlandów. No przecież tam dość tam duży wybór mają i tak dalej, i tak dalej. Także też zachęcam. Program poniedziałkowy. Czy tyle? To Radek, poproszę ciebie o modlitwę i przechodzimy do naszego dzisiaj znowu obrazoburczego tekstu Biblii. Panie Boże, dziękujemy ci za twoją łaskę, której możemy codziennie doświadczać. Dziękujemy ci za twoje prowadzenie, za ten rozwój telewizji, jaki możemy oglądać, za te nowe kontakty, nowych gości. Tu szczególnie dziękuję ci za ten dzisiejszy wywiad z prezydentem Poznania. Też chwała ci Boże za to zainteresowanie w mediach sprawą Pawła i też prosimy cię, żeby to jeszcze szerzej się roznosiło po Polsce, ale też po świecie, żeby to też pobudzało wielu ludzi do myślenia i do takiego zorientowania się, co się naprawdę dzieje. Też prosimy cię o ten dzisiejszy wieczór. Pobłogosław nam, żebyśmy go owocnie na twoją chwałę spędzili teraz. Amen. Amen. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Co wam przypomina widok znajomy ten to na tytuł dzisiejszego odcinka? Ten werset, proroctwo, którego Jezus użył do opisania sobie współczesnych ludzi, bardzo religijnych Żydów tamtych czasów. No ale od początku, 15 rozdział od 1 do 20. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając, rzekł im:
A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czcij ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. A on odpowiadając, rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł: to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca. I to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. Ani też nie kala człowieka jedzenie kiełbasy w Wielki Piątek. No ale to już interpretacja. No to wtedy, w tym momencie przechodzimy do interpretacji tekstu. No widzicie, że tekst jakby do Polaków, katolików dzisiaj powiedziany. Nie? Tu nie trzeba nic zmieniać nawet. Nie? No może trochę te rytuały, nie? Są nieco inne. Nie? Tam nauka tych tradycja ta faryzejska była, żeby tam nie jeść nieumytymi rękami, że to jest grzech. Nie? Oczywiście dobry zwyczaj myć ręce i tak dalej, ale bez przesady. Nie szczyńmy z tego sprawy moralnej grzechu lub posłuszeństwa Bogu. Stąd Jezus nie dyskutuje, zobaczcie, z tymi faryzeuszami o ich tradycji, ale pokazuje, co oni zrobili z prawdą Słowa Bożego. Bo oni mówią: twoi uczniowie tradycji ojców nie przestrzegają. A Jezus mówi: a wy nie przestrzegacie Słowa Boga. I w ogóle nie dyskutuje o tych ich tradycjach. Pokazuje przykład, jeśli chodzi o relacje rodzice-dzieci. Chodzi właśnie, tu widać, że ta cześć, szczególnie na stare lata, oznacza przede wszystkim utrzymanie, przede wszystkim opiekę rozumianą jako zaspokojenie potrzeb rodziców. Nie? I oni, żeby się z tego wymigać, powiedzieli: a te pieniądze damy na świątynię i na ofiarę. Nie? I już nie musimy się starymi przejmować. Nie? Tak sobie ci faryzeusze wymyślili. No, zobaczcie, że w Kościele katolickim trochę podobnie jest. Bo jak ktoś idzie na zakonnicę czy coś, to tam się furta zamyka. Nie ma. Już on ojca i matki, jak gdyby klauzula, będzie kontemplował, będzie spał w trumnie, czy jakieś inne szaleństwa, brewerie rzekomo dla Boga wyprawiał,
a już rodzicami nie musi się zajmować, bo on się Bogu poświęcił. No już to zobaczcie, to nie wymysł katolicki, faryzejski, kościół katolicki tylko to przejął. Jedźmy dalej. Oczywiście no, można by tu dużo jeszcze powiedzieć o relacjach rodzice-dzieci, że Jezus to wziął na tapetę, czyli jest to coś ważnego, można pokazać, że tutaj nie powinno się państwo wtryniać, nikt inny, tylko że tu Bóg jasno zadeklarował te więzi najpierw rodzice-dzieci, a później dzieci-rodzice na starość. To jest, że tak powiem, sprawa niezależna od religii, niezależna od państwa, niezależna od kultury i tak dalej. To jest coś oczywistego. No dzisiaj niestety próbuje się zaburzyć. Środowiska postępowe, lewicowe próbują właśnie zerwać więź pomiędzy rodzicami a dziećmi. Nie, żeby to szkoła, żeby to jakieś inne tam pontony czy cokolwiek, żeby się zajęło wychowaniem dzieci. A w drugą stronę, a staruchów to tam gdzieś do przytułku, a ty baw się i używaj życia. Czyli żeby zerwać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę tę fundamentalną więź społeczną. O tym wielokrotnie mówimy na naszej antenie. Nie będę tutaj się no, dłużej nad tym rozwodził. W każdym razie mamy sytuację, że nauczyciele religijni odrzucili, zmienili Słowo Boże, a w to miejsce swoją naukę ludzką, ludzkie wymysły wprowadzili. Zobaczcie siódmy werset i niektórzy mówią, że Jezus nie mówił ostrych słów, nie ubliżał ludziom i że jak ja mówię takie ciężkie słowa, na pewno nie jestem uczniem Jezusa. Słyszałem takie, czytałem takie komentarze też na naszej antenie, zdaje się. Noż to zobaczcie ten werset siódmy. Zgadza się te zarzuty pod moim adresem? Czy też ktoś Biblii nie czyta? Albo czyta na wspak, albo niektóre kartki sobie tam powyjmował, które mu pasują. Jezus jedzie po nich równo. Obłudnicy! Jedno z najgorszych określeń tych ludzi. Dalej cytuje im Biblię i mówi o bezsensowności ich religijnej działalności. Ich religia nie ma żadnego sensu. Zobaczcie, werset dziewiąty. Daremnie mi jednak cześć oddają. Ich religia jest bez sensu, bezowocna, na darmo. Nic z tego nie będzie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Nie wiem, co by powiedziała pani Przybył, czyli szefowa religioznawstwa na Kulu, ale podejrzewam, że jakby zamówiła u niej za trzy patole prokuratura tę opinię, to tu Jezusowi też by się mogło oberwać, tak jak i mi się oberwało od tej pani, która robi za naukowca, oczywiście we współpracy z władzą państwową, czyli nie byle jaki naukowiec, tylko państwowy naukowiec. A to już zobowiązuje, wiecie do czego. O właśnie, jak tak powiem, to teraz mi wsadzi wszystko. Porównania fekalne, nie wiem, obrazę tego, no, wszechświata i takie różne rzeczy. No to przeczytaj, nie wierzycie? A przeczytajcie sobie jej opinię, jest na naszej stronie. Proszę bardzo, ale to dopiero początek boleści. Dalej Jezus przedstawia naukę, która no, dzisiaj wielu może bulwersować. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jest kult zdrowia. Chodzą różni tam czarodzieje i opowiadają: o, biała śmierć! To o czym? O soli, cukrze czy mące? Nie wiem, czy o każdym wszystko razem i tak dalej, nie? No a zobaczcie, co Jezus mówi. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka. Owszem, są zdrowe produkty, zdrowsze, bardzo zdrowe. Niektóre się wydają, że są zdrowe, a guzik, prawda, i tak dalej, ale już macie jasną naukę Jezusa, że nie można z powodu pokarmu, z tego, co człowiek je, robić jakichś religijnych dogmatów czy moralnych praw, że to zjadł, to już jest tam grzesznik, a ten nie zjadł mąki, to jest święty, nie? No już to... To według Jezusa to tak nie działa. Według faryzeuszy to tak działa. No także kto takie rzeczy głosi, no to się zrównuje właśnie z faryzeuszami, z którymi Jezus tutaj się ściera. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi.
To kala człowieka. Później zrobimy przeskok, nie? Tu tę dygresję z uczniami zostawimy, a przeskoczmy dalej, kiedy Jezus już tłumaczy na osobności Piotrowi i innym uczniom tę przypowieść, czyli do 16 wersetu. No najpierw im mówi, to jest prosta przypowieść. Co tu nie rozumieć? Czego tu nie rozumiecie? Nie? To nie jest trudne, nie? Czyli Jezus naprawdę zaleca korzystanie z rozumu i takie no, kombinowanie. Nie? Czy, co wy tu nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka, no tam już, a potem idzie do sławujki, do wychodka, dokładnie, tak. Nie? Czyli najpierw idzie do ust, do żołądka, do wychodka. Nie? W zależności, jak ktoś jest z rządu, no to wychodek jest, wiecie, złote sedesy w rezydencji Morawieckiego. Tam od 6 do 12 tysięcy od razu z myciem pewnej części ciała, ale o tym to już mówiłem. No w każdym razie, niezależnie kto, kiedyś było nawet takie powiedzenie w języku polskim. Gdzie on jest? No nie ma. A, poszedł tam, gdzie król piechotą chodzi. Czyli no chłop piechotą chodzi, i król też, no bo go w lektyce do sracza nie wnoszą, nie? Nawet papieża chyba, chociaż nie wiem, może jakiś, tu trzeba by historyków kościoła zapytać, czy papieża wnosili w lektyce, czy też se papież, jak każdy królik, chodził piechotą do sracza. No toż to temat dla badaczy historii, no już tam się śmiejecie. Wiecie na przykład, towarzysz Geremek, to z czego pisał pracę tam, nie pamiętam, chyba doktorską? Ze zwyczajów pracownic tych seksualnych, czyli burdeli gdzieś tam w Paryżu, czy jakieś takie rzeczy. No to także takimi ludźmi, takimi sprawami nauka państwowa za państwowe pieniądze i granaty, przepraszam, granty, się zajmuje. Noż to może i zbadają, czy papież piechotą do wychodka chodzi. No ale to zostawmy, w każdym razie Jezus jasno mówi. Usta, żołądek, wychodek. Nie? No i kiedy ja tłumaczyłem katolikom bezsens dogmatu o transsubstancjacji, no to okazało się, że łamie prawo. Naprawdę, prokuratura w Lublinie uznała, że ja złamałem prawo. Kraków, religioznawstwo na UMCS, no, przepraszam, na UJ-cie, orzekło wszemi wobec, że to bez najmniejszego cienia wątpliwości złamał prawo, nie? No aż później myślałem, że może sąd jakiś troszkę, no i nawet ten tekst podałem sądowi. Noż jak ja mogę złamać prawo, że to, co wchodzi do ust, a potem do żołądka idzie do wychodka, kiedyż to są słowa mojego Pana Jezusa Chrystusa. A sędzia twierdzi, czy tam nie twierdzi, ale też po kulu, też pewnie katolik, też się do Jezusa odwołuje. No toż myślicie, że pomogło? Co ty, paragrafy, tam winny, nie ma dyskusji, co tam. A co to, że Jezus powiedział? No biegła powiedziała i on nie słowo Jezusa, tylko słowo biegłej uznał z całą zawartością i tak dalej. No i tak właśnie cały czas teraz, że tak powiem, awantura już teraz zagraniczna. Bo to już w Holandii, a to dopiero początek, już i w Ameryce nawet o tym pisali. No zobaczymy, gdzie jeszcze ten smród doleci. Prosta nauka o transsubstancjacji skonfrontowana z 17 wersetem, no nie pozostawia nam tutaj żadnych złudzeń, że jest to bzdurna nauka i sam Jezus ją rozłożył na cztery łopatki. Nie, czekaj, jak to się mówi? Cztery fajerki są. A tutaj rozłożył na łopatki. Już nie będziemy łopatek liczyć. Zobaczcie, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala. Dokładnie idzie do wychodka. Nie? Noż tam prawdziwy grzech to nie jest z opłatkiem. Czy go się tam przyklei do dziąsła, czy do zęba, czy go się pogryzie, czy go się wyjmie. Nie? Bo tam chłopaka chcieli już aresztować, bo se wyjął tam ten opłatek z gęby. Nie? Jak mu ksiądz włożył, to on wyjął. A ci go policją, przestępca, bo se wyjął opłatek z gęby. Nie? No takie, no toż to pisały o tym media. A Jezus pokazuje prawdziwy grzech. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca. Czyli to, co człowiek myśli i mówi. No, częściowo też robi później.
to w rzeczywistości go kala. Czyli nie to, co my zrobimy z opłatkiem, komunikantem, czy jak se go tam nazwiesz, ale to, co ty myślisz, bo tu serce to myśli, to, co ty mówisz, to, co ty robisz, to cię kala, a nie to, co jesz. No, to tak Jezus się dziwi, że takich prostych rzeczy oni nie rozumieją. Jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. Ale wróćmy jeszcze do tych wersetów, które opuściłem, bo one jak gdyby są off-topikiem. Jaki problem mieli uczniowie Jezusa w 12 wersecie? Zobaczcie, no po tym jak Jezus im tak dojechał, że ten lud ten czci mnie wargami, serce daleko ode mnie, daremnie mi cześć, tamte głosząc te ludzkie bzdety. Jaki był problem uczniów Jezusa? Zobaczcie sobie werset 12. Faryzeusze się zgorszyli. Ojej! Co to będzie? Będą źle o nas mówić? Obraziłeś ich? Z głupotą Jezus zawsze miał do czynienia. No to im tłumaczy. Zostawcie ich. Przecież jak oni nie potrafią zrozumieć tego, co ja prostymi słowami mówię, to są ślepcy duchowi. Oni sami idą w przepaść i jeszcze innych za sobą ciągną. Zostawcie ich. Nie przejmujcie się nimi. No, zobaczcie, że jednak nie musimy dbać o to, żeby nikogo nie urazić. Głosząc prawdę Jezusa Chrystusa, będziemy urażać część ludzi, tak jak i On gorszył część ludzi. Ale są to ludzie, którzy nie chcą prawdy, którzy żyją dla siebie, a pozorują tylko służbę Bogu. No, wybrali zło. Ich sprawa, niech się gorszą. Ciekawe, czy taki pogląd też w twoim kościele jest zgłoszony. Bo jak, mam nadzieję, nawet bez mojej interpretacji, bez mojej pomocy, mogliście sami o tym sobie w tym prostym dosyć tekście przeczytać. Ja bym w tym momencie kończył, chyba że ktoś chce coś dodać. Można kontaktować się z nami teraz na czacie, można też się dołączyć do projektu Mega Kościół, pisząc na kontakt@megakościół.pl. Zapraszam was do kontaktu. Czy ktoś chciałby jeszcze głos zabrać? Lub czy mamy na czacie jakieś? Taki komentarz od Rity. Mowa nienawiści i obraza religijna jednocześnie. Także Jezus by tych paragrafów nazbierał, a to zobaczcie, tylko 20 wersetów, z czego słów Jezusa, no to powiedzmy ze 30%, no bo część to są opisy sytuacji. A już paragrafy ma, a już prokuratura się rozgrzewa. O, nie będę mówił o sądzie i Uniwersytecie Jagiellońskim, jakie tam nastroje. Będą nowe zlecenia. A rząd może i grancik jakiś dorzuci, jak się dobrze wywiąże człowiek. Także no, mamy Biblię i mamy życie. Zobaczcie, że Biblia absolutnie nie jest przestarzałą księgą. To, co się działo za dni Jezusa, to się dzisiaj dzieje. Przynajmniej w Lublinie, ale podejrzewam, że i w twoim mieście, miasteczku lub wiosce jest dokładnie to samo. Tacy sami religijni obłudnicy udają posłuszeństwo Bogu, mnożą praktyki religijne, procesje, rytuały i tak dalej. Ale Bóg jest tylko na ich wargach, w sercu go nie ma. Daremnie cześć oddają Bogu. Jeśli nie ma więcej, no to jeszcze ogłoszenie, bo zbliża się koniec miesiąca. Nasza telewizja utrzymuje się z waszych wpłat. Stąd poproszę naszą tą ruletkę, czy jak to się nazywa. Właśnie patrzę, coś już się dzieje tam.
751 osób już wsparło nasz projekt medialny. No, czekamy jeszcze na 250 osób. Już ile jeszcze dni nam tak zostało? Jakoś do piątku, nie? Bo to takie, że jak się w piątek wpłaci, to dopiero może nawet w poniedziałek przyjść. No. Mało czasu, no ale modlimy się i oczywiście tu apelujemy. Podajcie dalej tę informację. Jeśli w sercu taka myśl wam się zrodzi, żeby nas wesprzeć, niezależnie jaką kwotą, to po prostu nie odkładajcie tego na później, tylko to zróbcie. Tam teraz na ekranie widzicie, w jaki sposób, a jest tych sposobów tam dużo, no, można nas wesprzeć. Ktoś by chciał się na koniec pomodlić? Radek, jeszcze raz. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że właśnie w Twoim słowie możemy określać, jaka jest prawda, jaka jest sprawiedliwość. Też chwała Ci Boże, że Twoje słowo jest takie jednoznaczne i ostre i możemy uczyć się właśnie patrzeć na rzeczywistość w taki jednoznaczny sposób i oczyszczać swoje patrzenie z jakiejś takiej mętności. Chwała Ci Boże za Kościół i za Twoje prowadzenie. Też prosimy Cię, daj nam jeszcze spokojny wieczór i dobrą noc, żebyśmy wypoczęli i nabrali sił do dalszego życia na Twoją chwałę. Amen. Amen. Do zobaczenia. Chciałbym Cię zaprosić do oglądania telewizji internetowej Idź Pod Prąd. Dlaczego? Ponieważ tam znajdziesz każdego dnia i usłyszysz prawdę, wolność słowa, ogrom wiedzy, różne tematy polityczne, historyczne, religijne, przede wszystkim duchowe. Ja już wybrałem tą telewizję, która mówi prawdę i wspieram ją każdego miesiąca. Wspieram telewizję Idź Pod Prąd już od dłuższego czasu, ponieważ jest to, myślę, najbardziej skuteczny projekt ewangelizacyjny w naszym kraju. Wspieram telewizję Idź Pod Prąd, bo uważam, że Polska bardzo potrzebuje takiej inicjatywy, czyli przytomnego oglądu na to, co się wokoło dzieje, rzetelnej informacji i takiej chrześcijańskiej pracy u podstaw nad moralnością Polaków.